12 kobiet versus topowy raper. Szokujący finał, ta? Już mi to śmierdzi gównem. Spartiatik! Dlatego obejrzymy. A patrzcie! W poprzednim odcinku... Robię nura do Szamba, widzowie. Robisz ze mną reakcję na Szambo? Tak. Tu jest jeden, a tu jest drugi. Witajcie w drugiej części... Powiedz mi, co to jest? Co to jest? Dobra, masz. Już jest SPX Reaktor? To będzie SPX Reaktor 2. Dobra. Programu, w którym Józef Bratan szuka miłości. Do drugiego etapu przeszło 12 dziewczyn. Jak poradzę do sobie na randkach z Józefem? Oglądaj. Sprawdźmy. Ale najpierw zasubskrybuj kanał i pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Reagujemy na Goldstera, nie ma czasu. Wiesz co, ja jestem trochę głodny, nie wiem jak ty, to proponuję... Ja ci może mogę... Chcesz mnie nakarmić? No, właśnie. Doprowadź do tego, żeby zjadła ci ten owoc z klaty ustami. O, mocne. To nie może być taka... Czemu, Mike? Bo wyłączam na oglądanie. Musisz użyć jakiejś części mojego ciała, Jezu, żeby zjeść. Pikantnie romantycznie, nie? Bo nam się podoba. A dobra, to muszę popatrzeć trochę. Cycki. Masz większe od mojej. Dobra, zrobi się. No muszę. Dobra. Dobre, dobre. No muszę. Ej, daj to. Wina Wersow. Masz ananasa z mojego ciała. Że baby chce chcą cyce robić. Wersow w patologię szerzy. Napiszę zasłania? A co, ty nie rozumiesz po polsku? Nie, no co ty, tak nie wezmę. Chodź. Dobra, tylko może kawałek. Daj mi trochę więcej, co ty. Where are you from? O, kurwa! Czemu taka reakcja na niego? Nie. Pamiętasz mnie, może kojarzysz, czy nie? Tu coś ogień, a ja ci napisałam, że buziaczki. Ej, to ona mnie pytała, jak zaistnieć w programie. A weź mi coś więcej powiedz. Ładne zdjęcie mam na Instagramie, chyba ci się spodobało. Jakieś wulgarne, czy normalne? Czemu ona ma brwi typu... w programie. A weź mi coś więcej powiedz. Patrz. Ładne Czemu ona ma brwi typu to takie urządzenie do wymazywania błędów w zeszycie, tylko na biało to wymazywało, pamiętasz? Że tak się dociska, tak... Rozumiesz? Korektor? Nie, ale to było też takie drugie, że tak, nie, że się dociskało i tak i się taki równy pasek robił. Zdjęcie mam na Instagramie, chyba ci się spodobało. Myszka? Ej, no takie rozbierane, ale nie wulgarne. Tyłek miałaś widoczny biust, jak to było? Ej, nie, dupy nigdy nie miałam. Też są takie brwi? Szczerze. Czyli normalne. Truskawki wpierdzieli wszystkie. On jest zestresowany. Kurwa, jakie zajebiste te truskawki są, ja pierdolę. Truska siedzi, on je wszystkie na patyczku. A weź i spróbuj tak do ust i weź to i zjedz i tak. Pa, 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 pa. Troszeczkę się stresuję, wybacz za to, ale jak widzę takiego przystojniaka, no to ciężko się nie stresować. Nie ma czym się stresować. Ty się stresujesz, a mi się chce... Ja mam bardziej stresującą sytuację. Boże, Wojtek. Wojtek. Klasik. Troszeczkę. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Tak siedzisz tutaj, słońce świeci, wiatrek wieje. Co? Bo my tak siedzimy, tu słoneczko świeci. A ja 2 tygodnie, kurwa, głodny chodzę. Jak to głodny chodzisz? Tutaj owocami cię nakarmić? Nie, nie o tym mówię. Na innym głodzie jestem. No to czym cię mogę poczęstować? Czy nie mogę? Tyków nie mam, tym cię nie poczęstuję. Powiedz, że mnie jesteś na głodzie narkotykowym? Stary. Czemu Wojtek gola? Jesteś ciężkim ziomem. Jestem na głodzie. Od tych 2 tygodni, jak mówiłem. Ale to nie zmienia faktu, że nie umiem się skontrolować, chociaż czasem ciężko jak taka pogoda, kocyk. Chcesz coś zjeść? Nie, dziękuję. Co? Głód wodowy. Nie wiem, stary, że chcę. Głód wodowy. Wymyśliłem to. Okay. Głód wodowy. Ale... Że on pragnie, wiesz co, że ma głód wodowy, pragnie z wodą. On jest naprawdę NPC-tem. Ja pierdzielę. Chyba to nie jest. Teraz ja... Czemu daj mi? Co? Otworzyć? Mhm. Fajnie, oni flirtują teraz. Skąd taki pomysł na ten kolczyk w języku? A ja w ogóle bardzo lubię piercing. A gdzie masz jeszcze kolczyki? No mam tutaj w nosie. Tu. On taki smile. Tutaj, no. Co? Mam w pępku. W pępku?
Tak. A jakie masz pępku? Takie. I gdzie jeszcze masz? Ja się dwa, tu. Gdzie tu? No tu. Gdzie, na piersiach? Tak. To jest takie moje marzenie, no. Wiesz co, dziwna sprawa. No bo ja mam wielki kolczyk w p***e. Kurwa. Nie mogę. Wojtek Golem napalony. Nie mogę, no. Ja pierdzielę. Coś jest tego, nie? Nagrzany jak ja pieprzę. Stary, czemu ty jesteś takim ogrem? Wyobraź sobie, że mówisz dziewczynie na pierwszej randce. Przepraszam, Dominika. Ja wiem, ale na tym to tworzę polega. Będzie randka z tobą na milion subów. Ale dobrze, bo Wojtek chociaż się bawi, no. To powiesz, czy nie? No powiem. Dobrze. Pamiętajcie o tym. Dobra, pamiętajmy o tym. Ale jak mi go dobili, to przebił mi jajo na przykład. I tak jej powiedział, to by było super. Dobrze, ale zapytamy Wojtek. O co tu chodzi, ty? Żeby ci te bimbały nie wyskoczyły. Nie! Ja nie wyluduj się za mocno. Wojtek Golem zmienia się w wujka, naprawdę. Bo ci, niedawno urodziny chyba miał, nie? No bo co ja mam mówić? Ludzie, wymyślcie coś. Przeszły cię czarki? Nie. Idę robić akcję. Izak kontenciarz. A ona Izak. Go zauważyła. O Fortnite Jezu, IRL? Zjewa, ona go widzi. Kurwa, ale to jest słaby prankster. Ja pierdolę. Ile twardy jesteś. Co jestem? No, twardy. Nie tylko tutaj. Tak? A, tego nie wiem. Co on? Krzaki biegają. Kurwa, Wardenga. Jeszcze disrespect, że to ty jesteś chujowy pranksterem. Myślałam, że nasz pożar będą wodą oblewać. Taka jesteś? Mówisz gorąca? Tak? No. Pokaż to. Nie mogę. To powiedziałaś, że jak przejdziesz, to pokażesz. O Jesus, tylko nie po włosach, bo mi się chłopaki włosy skręcą. Zeszły moment. Jezu. Ten Izak, kurwa. Widzisz? Gaszą ten pożar, ale musisz go przytrzymać przy ogniu. Pokaż mi coś. Co? Seksownego. Nie mogę. To powiedz. Masz ładne oczy. Izak, wchuj dziwnie, żeś to dziwne to było. Najbardziej awkward randka w życiu, jaką widziałem. Jedna z twoich piosenek bardzo. Nie wiem. Ten Złomek albo się zachowuje tak, że się wstydzi wszystkiego powiedzieć, albo mu odpieprza i gada jakieś żenujące teksty. Czemu? Czemu najlepiej niech nic nie mówi, ok? To byłoby lepiej. Co chodzi mi po głowie? O jakim mówisz? O szybach. Nie, Wojtek Golar tylko mówi teksty zboczone, ale chociaż jakieś... Jakby trzyma się planu, tak? Cały czas mówi takie same, ale przynajmniej, wiesz... O, szyby. No. Daj spokój. Niech ona wyzeruje. Bardzo chętnie bym z tobą poszła na jakąś imprezę, wiesz? Ja tylko domówki robię. No to na domówkę. Domówka to też impreza. Tak? No. Oczywiście mówię to w żartach, jakby chciał mnie napaść i połamać. To za żarty się nie bije ludzi. Tam sam jestem i zazwyczaj są tylko panie. A co, ja chłopak? Nie, to miałem na myśli. Lubię imprezy dla swingersów, poszłabyś ze mną? Byłaś kiedyś na jakiejś imprezie swingersów? Nie, to Wojtek Gola mówi. Nie, dlaczego? Pasuje do niego. A, jakoś tak w jego klimata. Ja pierdolę, to już taki wstyd, kurwa. Nie, gdzie? To, że on rucha, to mit przecież. A to, że ty ruchasz, to... Nie, gdzie? To, że on rucha, to mit przecież. A to, że ty ruchasz, to mit, czy fakt? Musiałabyś sprawdzić. Zarapuj. Nie, no, kurwa, nie wiem, żebyś słychać. Masz wyłączoną krótkofalówkę, kurwa, Izak. Ja pierdolę. A weź zacytuj jakieś, nie wiem, ze cztery wersje chociaż. Trzy, dy, w dół, w Mercedesach ze mną pi, dwul, na tylnych siedzeniach wszystkie ci, ki, lubią gości w dresach, chuj, po policji, na zawsze k***bać. Okej, ale miałaś moją zwrotkę nawinąć. Moją? No, która jest na tej. Kurde, aż się zestresowałam teraz. No mówisz, że słuchałaś. Trolują go dupki z dołu. Ja znam taki sposób na rozluźnienie. Pochwal się, jak. Kurwa! Czemu on dzwoni? Nie wyciszy czas. Tego. Widzę, że ty jesteś zabiegany, chłopak, jak ci tak dzwonią. Patrz, coś ci pokażę zaraz. Patrz. Ale patrz, ile tu jest nieodczytanych wiadomości. Ile? Hejka. Dzień gwiazda. Pani Czarnulka, która pokazała tatuaż na tyłku. Ja chciałam się ciebie zapytać, czym ty się interesujesz, bo ja już mówię. Dwie odmawy? Dupeczkami.
Chciałabyś zostać króliczkiem bratana? On tego nie powie. Chciałabyś zostać króliczkiem bratana? Niech Wojtek podpowie jakiś tekst. No zablokowali go, wyśmiali i teraz nic nie mówi. Debile. Skoczył. Jasne. A akurat 2 lata temu byłam króliczkiem Playboya na Halloween. Gdzie? Na imprezie. Pokaż zdjęcia, nie pokażę zdjęcia, jak ma w telefonie. Byłam króliczkiem Playboya i później poszłam tak do klubu ubrana, więc było ciekawie. Powiedz na tej randce już tak, już pójdę w przód, wybiegnę, nie? Mhm. To co byś, gdzie byś chciała, żebyśmy poszli? Na plaży. Gdzie? Na plaży. Ale że seks on the beach, czy co? Nie, po prostu na plaży. Dobra. Ostatnio byłam w Bieliszewie. Na święto ziemniaka pojechałaś? Na święto ziemniaka? Nie. Na święto ziemi. A, jakieś, okay. Nie wiem, green coś tam. I właśnie dzisiaj Grubson tam gra. Witam, Oskar, nie? Grubson, ten na szczycie spotkali się. Okej, okej. Chciałbyś, żeby udawała dinozaura teraz. A jak na przykład bym ci powiedział, że lubię dinozauru i byś miała udawać? Dałabyś radę? Niech zacznie biegać jak dinozaur dookoła koca. Co się... Takim full sprintem, stary, żeby jej się kąt osi zmieniał. Weź teraz dookoła, jakbyś mogła tak biec i reszty ty to... Wojtek Gola jednak jest normalny, oficjalnie. To jest tak dziwne, kurwa. Wyszłam tam jak debil, robiłam jakieś... No co sobie się pomyślą? To najbardziej zwariowana rzecz, którą widziałem, która dziewczyna mi robiła. O, w końcu. Jakiś widz, jak na ety wstawiłem to, Gołc, jak oglądamy, to wyzywał tą babę. Mówił, że to jakaś atencjuszka, że się wszędzie pcha. To prawda? Bo ja ją pierwszy raz w tym programie widzę. Nie znam jej. O, w końcu. No tu jestem ciekawy, nie? Ładnie wyglądają twoje mięśnie, świetne, wiesz? Ty masz też świetną figurę. Tak? No już teraz mnie zawstydziłaś, miałem być, kurwa, odważny. Stanowczy. Ale wyglądasz na takiego odważnego bardzo. Bo jestem. Ej, a zadajmy jej to pytanie. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w którym uprawia seks? A najdziwniejsze moje miejsce w sumie chyba w lesie. O, w lesie. Pasowałoby. Wojtek Gola już. Chcesz banana? Zapłonął. Jakbym cię mógł prosić, że taki seksowny pokaz tego banana. No a ja potem też coś ci pokażę. Co mi chodzi po głowie, odkąd cię zobaczyłem. O kurczę, no to grubo. Widzowie, nie będzie bana? No, widzowie, będzie na Instagramie Gołc. O kurde! Odpalaj, ale ja tego nie będę mógł pokazać, skoro tu dali na Instagrama, no. Kurde, ty, mi się PC chyba laguje, wiesz? A jaki oni mają Instagram, ty? A nie, oni mają 2 Instagramy? Nie mają! Nie wstawili! Wiesz? Czekaj, co to jest? Ty, ale prywatne konto, co to znaczy? Bo ja nie widzę nic. Jak widzieć? Dobra, nie zobaczymy, no niestety, premium konto. Słyszałam, że była już tu jedna wróżka. Tak się składa, że ja też jestem wróżką i mogę się powrócić z ręki. Usiądź bliżej niej, usiądź bliżej niej. Nie mam kart tarota, co prawda, przy sobie. A to cyganka jesteś? Jeszcze bliżej. Wydaje mi się, że ostatnio były jakieś małe zamieszania w walkach. Wychodzi na to, że będziesz najlepszym freak fighterem w Polsce. Chociaż nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mi się wydaje, bo wydaje mi się, że to jest to pewne. No dobrze, że cię poprawiłeś już. Ja na przykład bardzo lubię, jak miał jej sierpa zapieprzyć. Po naszej stronie, no? Tak, nie? Tak delikatnie. Mega. Wojtek jak się rozmarzył. Nie, jakoś za mocno to robisz. Myślisz subtelniej. Tak, tak. Wy zobacz, czy dzisiaj coś zaliczę, czy nie? Ciężko powiedzieć, czy zaliczysz, ale wydaje mi się, że możesz znaleźć jakąś fajną kandydatkę na... Miłość? No dla mnie miłość to seks właśnie. Ona jest najnormalniejsza. Zapytaj się, czy możesz jej ten bitę śmietanę do buzi wpierdolić. Weź otwórz buzię. O kurwa. Ale trzymaj rękę, tak, bo ja muszę widzieć, bo to wtedy się zadzieje dopiero. I weź otwórz buzię. No, nie bój się. Ej, dajcie mi kurwa 10, dobra 20 minut.
Bo właśnie... 20 minut? Pani wygrała spacer do lasu. Dobrze, że cenzura. W sumie nikt nie był na takim spotkaniu, żeby facet aż tak doprowadził mnie do takiego stanu, żebym nie wiedziała, co się dzieje. Zatrzymowanie, stary. Mówi, że ja liżę bardędzę, bo chcę z nim zrobić robotę, żeby już było zmontowane. Żebyśmy mogli zarobić pieniądze. To takie bezmyślne p***anie goli. Ale nie, niech teraz przyjedzie. Zapraszamy do ambasady. Nie szanuję tego, nie? Bo załatwiliśmy lokowanie. Nie było lokowania na YouTube. Jutro wychodzi odcinek o 13. Nagle jest problem, że o, dlaczego tylko wy będziecie na ogół? No to zapraszamy. Te gości są k***a. Że d***ardędzę. Chyba, że to jeszcze nie kręci. Tak, wszystko to powiedziałem. Może być. Ale Gola to zablokuje, że on wypada w złym świetle. I zajebiście! Wiesz, on ma ból o to, on ze mną o tym gadał. Że o co? Ja, pamiętasz początek? Bo ty byłeś taki, wiesz, że bardzo poważnie podszedłeś do tematu, nie? Gołcu. Budowanie struktur i tak dalej, że oni kurwa dopiero teraz rozkręcili się trochę bardziej swoje moce przerobowe. I on miał do mnie, że ja na przykład powinienem go wspierać, że to wspólna z mój fejmu, a że ja bardziej kumałem na przykład twoje racje. Jest zazdrosny o ciebie. O co tu chodzi? Wiesz, i on mi tak gada czasami. Zrobi inaczej, na kod zazdrosny Wojtek 30. Tak! Ale połowę jak będzie zły, że zazdrosny Wojtek, co to jest? Nie, to już to trudno, to już rzucił mema, obraził mnie, więc ja obrażam go w tym materiale. I ja biorę to na klatę. Jak będziesz to oglądał, to chcę, żebyś wiedział, że cię lubię stary, a rzucasz memy o lizaniu kakao. To mam w chuj. Może dzisiaj wieczorem w naszym łóżeczku robię. Nie pierdolę, pokaż wierzyli, że rodędzę. O, przyniósł ją, dobra. No zaskoczyłeś mnie trochę, powiem ci. O, i gadają dalej. To każdy mówi, że to jemu ma być dobrze, mm-hmm. A nie komuś. A ja uważam, że tak z kobietami jest. Zawsze pytam się, czy doszła, a dopiero potem sam dochodzę. O, no to ciekawe bardzo. A ty, Izak? Cześć, ja jestem żonaty, nie? Ja uprawiam się raz na pół roku, więc ja wtedy potrzebuję szybki spust, bo jest ciężko, nie? Ja! Nie, Izak! Kurde! O ja pieprzę! Ty coś tu masz? Oj. Co to? Szybki spuść! Ej, ale szybko ja spuścić ja skrzyżaj, co jest co dalej grać? No to już masz za sobą. O, jej. Co z tym kurczakiem? Poczekaj, to przypomnij mi sytuację. Pytałam się ciebie, co najbardziej lubisz jeść. Kurde, no powiedzmy, że ten kurczak, a ty co lubisz jeść? Też kurczaka, no. Nie, to bawi. Ten dystans, że widać, że nie podobają się sobie, ale... A wieprzowinę jesz? Nie. To też dobrze. Nie jem, no. To tyle dobrze, że nie jesz wieprzowiny. Mega niezręczna randka, mega. Kurde, może byśmy zagrali. Co? W grę. W karty? W kartę, a czy nie, no ja ci sztuczkę pokażę. Taki black magic. Ustalimy zasadę jedną. Ja wybiorę jakąś kartę i to będzie Joker, nie? Mhm. No to... Nasza randka się skończy, mm-hmm. A jeżeli nie, no to przechodzisz dalej. Były dwie. A jedna w nich jest... Joker. I akurat Jokera wylosował, on nie chciał Chyba bardzo chciał wyjebać. Śpiące się robię, jakbyś mnie obudziła. Ty, po co on ją przepuścił, jak ją od razu kiknął? Nie kumam, ale dobra. No tutaj to ciężko cię obudzić, bo jesteśmy przed dużą ilością kamer. Jak będzie złe, to się wytnie. Jakoś nie wierzę w to wycięcie. Ciągle poprawia włosy. Ja nie lubię, jak właśnie są dziewczyny, które ciągle myślą, czy dobrze wyglądają. No, ty chyba też mi na razie nie wierzysz, co? Co? Że hajs byś nie wybrała? No chociażby. Żadnej wam nie wierzę. No widzisz? Bo nas nie znasz, a ja ci nie wierzę w to, żebyś coś wyciął. Dzisiaj się przekonam. Nie potrafią się wyluzować, tylko ciągle poprawiają te włosy. Ale generalnie, jeśli Bardek, chodzi o randkę, to wybrałabym skok ze spadochronem. Kurwa, czekaj, ja muszę zapytać się produkcję. Te pomysły, co dla wygranych, to wy finansujecie, czy ja mam? My finansujemy. My się marzy randka w Dubaju. Na 2 tygodnie. O. Gdzie tylko chcesz. Pieniądze nie grają roli. No co? Zmadował lekko. Załóżmy, kurde, nie ma kamer, nie? No. I tak dalej. To co by ci, takiego pierwsze, co by ci przyszło do głowy, takie zwariowanego coś? Zabrałam cię na konie. Na konie? No. Ja też bym cię mógł zabrać. Mam własnego nawet konia. Ja też. O, to poujeżdżaj mnie, kurwa, to mnie poujeżdżaj. Weź tam powiedz. Nie. Co? Nie tak na pierwszej randce. Oh Jesus, kolejna stypiara, Boże. No co? Ja pierdolę, że działasz na mnie jak Sanax. Usypiasz mnie. Nudzisz mnie trochę, wiesz? Tak w sensie,
próbuję coś, wiesz, tak. Możesz się być koniem, to wtedy na ciebie, na tobie tak? Pokażę, no. No dobra, okej. Okay. Dawaj. Ja mam sukienkę, ale nie tak! Tak na cztery! To jakim ty konie mówisz? No to ja będę tak, będę udawał konia leżakującego. Dobra. Pa. No. Będzie tak. Czekaj. I patrz, musisz mieć zawsze musisz mieć spięte kolana. No. I tak po prostu, on tak. Józef po prostu zna inną jazdę końską. Twoje najdziwniejsze miejsce, gdzie uprawiałaś seks? Dobra, w sumie nie było takiego miejsca. Za każdym razem, gdzie odbywałaś stosunek? No w domu. W domu, okej. Okay. Ale twoim czy u niego? W swoim. A to rodzice wiedzieli? Nie. Okej. Okay. Daj wyzwanie, że musi ten wazon z tyłu przenieść. Silna jesteś? Czekaj, co? Nie na przykład podniosła, tak? No mogę spróbować. Wazon tamten ma przynieść. Ja. Nie jesteś w stanie, żeby, no, żeby zademonstrować, czy jesteś w stanie ten podnieść? Sprawdźmy. Nie. Pa. Nie plecy jedno. O, podniosła. Kurwa, nie było. Ale się cieszę, wszystkie płytki poszły. No dobra, a powiedz, dlaczego uważasz, że na przykład powinienem ciebie wybrać? Bo uważam, że jestem na maksa wyluzowana i żaden mój były nie może narzekać, że trułam mu dupę, czy byłam tak? męcząca, czy robiłam mu problemy. A dobra, w łóżku byłaś? No, tak sądzę. Ale on byłby w stanie to potwierdzić, w sensie jakby... Tak, myślę, tak? żeby był w stanie. To może zadzwonimy do niego, dawaj ty. Nie. Nie? Nie. Nie. A ostatni seks? No, w tym roku. Wojtek. No, ale dawno, niedawno. Wczoraj już się bałem, że Wojtek umarł. Nie, tak to nie. Parę tygodni temu. To już jakby była dziewicą w sumie, nie? A jaka twoja jest ulubiona pozycja? Od tyłu. Od tyłu, kurwa ty. To masz znowu plusa. Chłopaki, a jaka jest wasza ulubiona pozycja? Ja też lubię od tyłu. Od tyłu. Ja też. Lubię jeszcze na przykład, że ja stoję i mam dupkę na rękach. Ja też. To już zdajesz sobie sprawę, że to już jest końcowy etap. No zdaję sobie sprawę, ale myślę, że lepiej jak stałam normalnie, pogadam na luzie, niż będę sztuczna i raz zacznę tu jakieś cyrki odwalać. XDDD. Masz ją. Dobra, jebać. No tak, no tyłek jest skorpion. Myślę, że mam sporo atutów. Jeden z nich, szybciutko, tylko bez zastanawiania się. Mam fajne cyski. No weź się tak pomajtaj nimi. Nie będę nimi majtać do kamery. Ale nie, że do kamery, mówię, tylko ogólnie pomajtaj. No nie pomajtam. Wolę nie wygrać 5000 przy randki, ale jakoś trzymać się swoich zasad. Ty, nice! Co? W dzisiejszych czasach taka odpowiedź? Wierzysz? Tak, chyba, że już potrafisz. Baciaty. Chyba ustawka. Baciata to jest taki latynoski taniec. Dosyć sensualny. O, baciata zajebiście. Jest dobre, nie? Baciata tak. Baciata taka jest seksowna. Tak, nie chcę uczyć baciata. To jest taki seksowny taniec. To połączeni są ze sobą. No, biodro musisz tak, wiesz, jak masz raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. No, teraz ten tańcem go kupi, bo jak będzie mu się ocierała jest ten... Jest oryginalna. Musisz włożyć tutaj noga, okej. Okay. Co nie? Tylko no to musisz jakby bardziej postawić to. Do przodu, nie od lewego. No. I słuchaj, i biodrem lecisz tak. Kto? Raz. No. Okay. Dobra, jeszcze raz. Sorry, chyba jesteś trochę słaby. Ta baba? Tancerzem. Ty byś potrafił, nie? Bo ty jesteś dobry tancerz. Nie mówię, ludzi. Nie było stroju małpki, ale za to zostałam króliczkiem. A ty możesz zostać moim. Założysz? Co to jest? Ona gra w filmach, tak? Dla dorosłych? No, to jest chyba tak. A jaki nick? Nie kojarzę. Mia Khalifa. Ona tak wygląda jak Mia Khalifa. No chyba mamy inny wzrok, nie? Ja szukam króliczków, nie chcę być króliczkiem. No to jestem króliczkiem. Tak? Tylko dali mi taką małą marchewkę, nie masz jakiejś większej? Mam. O, interesujące. No. Ja pierdzielę, widać, że w tych filmach gra, bo dialog jak z filmów. Niesamowite to jest. Niech wypieprza. Oczywiście poniosło mnie już! Już wychodzi ze mnie cham, ale jestem i luj. Chciałabym taką większą, bo taka mała to... Co z nią robić? Tak? I co? Jakbyś dostała taką większą, to co byś z nią zrobiła? Oj, bym ją schrupała całą. Kurde, a możesz... Czemu wyrzuciłaś to? Kurde... No bo była za mała. O, tu jest banan, podasz mi? O, banan. Zapotęga oglądający takie coś. A ogólnie odnośnie tej mojej branży. Wyrol. To no. Najlepiej u mnie się sprzedaje Joey, wiesz co to? Nie. To instrukcja walenia... Dobra, to też będzie za mocny kontent na YouTube'a. Pamiętam... Co? Co to w dupę jest? Co to jest, co ona mówiła? Masz propozycję, którą mi dałeś? Weź mi przypomnij. Chyba nie ten. Byłaby w stanie, żebyśmy nagrali zapowiedź do tego albumu. Kupujcie tę płytę. Miejska dżungla. No i co z tym tematem? No i wiesz co, myślałam nad tym. No i z przykrością stwierdzam, że no niestety nie zrobiłam tego. Wiesz co, uważam, że takie rzeczy... No to w sumie sfera prywatna bardziej i raczej nie chciałabym, żeby takie coś było na wizji. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Masz dzieci? Nie, nie. To kto ci zarzuci, że zrobiłaś coś nie tak? Znajomi, rodzina? Co?
Okej. Co? A jaki ty jesteś rocznik? 04. 04? Nie. 04 to 19 ile lat. Ile ona ma? A nie wyglądasz? Co? Na 19 lat. Nie, nie wyglądasz. Przysięgam, że kurwa dałbym ci ze 30 to z dyplomem jeszcze jakimś kurwa. Słyszysz co powiedział? Ja pierdzielę ty. Jest 30 lat, wyda. Trochę sad dla niej. Jakby żale wodzą, nie? No. A pokazać ci jaki ja taniec, pamiętam swój? No słuchaj, no możesz, no. Chodź tutaj. Weź mnie, obejmij. No i dobra. A, okej, okay, w ten sposób. Ale to właśnie to na odwrót. No. Poszedłeś z CJ-em do glupu. Wybacz mi, żartuję oczywiście, nie poszedłeś, to nie jest, nieważne. Dobra, dobra, to mówię, to musi być jak za co perm, tak? Ja ale ja się wczułem ja tutaj za bardzo, wiesz? Postawiłam ci wyzwanie po prostu. Co mi postawiłaś? Wyzwanie. Nie tylko wyzwanie mi postawiłaś. Ciężki temat, jest jeszcze dżinsy. No dobra. Wcale się nie dziwię. Ale najpierw pokażę ci coś jeszcze. Jedna na teraz, druga może na randkę. Kurwa. Co ona wzięła? Trzeba założyć. Cześć. Pokaż. Chcę, żebyś to ustami zrobiła. Pokaż, że ustami to potrafisz ja zrobić. Biedzie. Ale jeszcze nie robiłam ustami, ja wolę rączką. Ale też pokaż ustami, prośba. To jest edukacja seksualna. Edukacja seksualna. Za to nie może dać YouTube to jest żółtego edukacja. Dolara. Załóżmy, jak że teraz od tego zależy randkę. Twoje być albo nie być. Proszę cię, nie spierdol tego. Nie spierdolę. Pokaż mi to. Ja kurwa. Dużo miałeś partnerów? Dwóch tylko. Nie mamy obrazu. Nie wiem o co chodzi. Biorą typę co gra w por. Nie, poczekaj. Oni ją wzięli tylko po to, żeby reklamę swojego Instagramowa reklamować? Bo i tak nic z nią nie pokazali tu? Okej, ale starsi, młodsi? Starsi i młodsi. W sensie jeden starszy, drugi młodszy. To nie wyszło. W czym był problem? Bo widzę, że ty jesteś spokojna, zrównoważona. Po alkoholu cię odpierdala i... My streamy, a nie mamy obrazu, tylko dźwięk. Nie miałam z tym związku, nie? To było tylko takie kręcenie po prostu. Kręcenie i co chcesz powiedzieć, że tylko dwa razy się kochałaś w życiu? No tak. Kurwa nie, no nie wierzę. Chuj, już uwierzę w to, że masz, że jesteś 0,4 roku. Ale nie uwierzę w to, że tylko dwa razy odbywałaś stosunek. No tak, tylko dwa. Znaczy... Nie masz ciśnienia takiego, bo jak raz kurde ruszy maszyna, to już po tym jest kurde na... Seksu nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Gimper powinien się wypowiedzieć w tym temacie, co sądzisz? Mogę zgodzić, co byś, naprawdę, co byś nie powiedziała, bym cię spropsował, ale tutaj ja ci powiem tak, że seks to jest 70% związku danego. Dalej nie ma streama, dalej nie ma streama u nas, to już jest kurwa druga albo trzecia minuta od braku streama. A klapsa kiedyś dostałaś? A ty się znam? No właśnie widać. A lubisz to czy nie? No lubię. A mogę ci klapsa dać? No to może nie przed kamerami. Ale wiesz, tak... moja mama będzie zaglądała, bo potem już... No to pozdrawiamy mamę. Mama pewno też ładna, jak widać po genach. To klapkiem. Nie mam butu. To załóż. Jak tam zerka. Ale lubisz mocno czy tak? Mocno, no. Ale mocno? Tak porządnie. Tak? Pewnie miało być klapkiem? Ale przypierdoli pewnie. No to było tak bardzo średnio. Fajna jest, podoba mi się ta dziewczyna. Mogę cię prosić na chwilę ten, żebyś odsłoniła, pokazała czy masz czerwone teraz? Nie. Ale tak delikatnie, tylko mi. Weź na chwilę tą kamerą, stary, na chwilę. Weź kamerę na chwilę. Nie mogę. Ciosem się nagrzał, potem kibuje. Okres mam, o kurwa. Chyba, że chcesz może czerwone zobaczyć, no to już inna sprawa. Pierdole, to jest dobry film. Tak. Dobry. Jak to mówił kapitan, wiesz, z okrętu... Tak, może czerwonego się nie boi, nie? To dopiero, jak na randce będziemy. Tak? Mhm. I najpierw trzeba naślinić. Zapytaj się, czy jeżeli jest taka odważna, to czy teraz poszłaby z tobą na przykład do kibla albo gdzieś? Słuchaj, jak ja bym ci teraz zaproponował, żebyś poszła ze mną do kibla, to byś poszła ze mną? No poszłabym. Tak? Tak. To chodź. No to idziemy. Zrobimy przerwę, co? Panie, słuchajcie. Pierwszy. Będzie to słyszeć, zajebiste. Tylko łazienki. Tutaj ci tego nie pokażę. Nie? Chcę wiedzieć, że wybierasz mnie na randkę, bo ja chcę randkę z tobą. Mówisz, że potrafisz takie cuda ręką czynić, jak i ustami, to
Myślę, że to byłoby twoją gwarancją taką. Ale to nie tak działa. Fajne. Co jest? Jeśli chcesz zobaczyć, jakie mam umiejętności, to musisz zabrać mnie na randkę, musisz mnie wybrać. Czyli... Ja naprawdę jestem zaoferować w stanie bardzo dużo. Tak? Ja pierdziele. Ale to dopiero na randce. Ale zaczęłaś taki performance, więc myślałem, że to pociągniesz ten... Dobra, Joseph. Chłop się tak napalił, że ja pierdziele, no o co tu chodzi? Nie wytrzymam z tym chłopem! Przysięgam ci, o co tu chodzi? Ty, on serio by ją normalnie walił na kamerach. On by mógł być gwiazdorem, wiesz. Filmów wiadomo jakich, bez problemu to jest dla niego. Chyba nawet. Czemu nie został? Chyba ma warunki. Kończymy. To jest dziwne tego. A może nie ma. I to jest laska do mokrego podkoszulka, mam powiem. Tak, jako, tak, muszę zobaczyć, jak to działa. Tak. Poczekaj, kurwa, nie po włosach. Strzelajcie się. Dawaj. Nie po włosach? Ej, nie po rzęsach! Dobra. Terminator! Ty, bo ja się przeziębię, ja na studia muszę iść. Ty jeszcze masz kolejną randkę, więc szykuj. Dobra. Pa. Ukryjesz się za krzakami i ostatnia dziewczyna ją obstrzelasz. Kurwa. Nie! Co nie? Nie te włosy! To się odegra, ale to jest super w ogóle, kurde, to jest zajebista sprawa. Ona go goni teraz. Kurwa. Ja już nie mam amunicji, to kurwa nie ten. Obalenie. Z racji, że jestem już mokry, dam ci jedną chwilę, jedno słowo jakieś kluczowe. Tak. Może to zmienić wszystko. Albo zostajesz, albo po prostu wstanę. Jeżeli mnie nie zainteresuje to, co jedno powiesz, to po prostu wstanę i pójdę się przebrać. I to będzie też równocześnie kończyło naszą randkę. Aha. Także wykorzystaj to jedno słowo albo zdanie, cokolwiek, coś, żeby kurde mnie do siebie przekonać. Dobra, kocham miejska dżungla. To było fajne, nawet bym powiedział, że zajebiste i spropsowałbym i propsuję, ale nie jest kurwa wystarczająco. Dziękuję ci bardzo. Ty. Nic ten. Szkoda mi, fuj, jeszcze wrócił nieprzebrany. Powiedział, że się musi przebrać i dlatego ją olał, a się nie przebrał. Etap drugi dobiegł końca. Nie wiem, nic, nie wiem. Ty. Lekko spieprzone to jest, a jakiś widz dzisiaj pisał, że odcinek oddaje. Ferrari był lepszy, mi się wydaje, chociaż też był mocno ten. Nadszedł czas, aby Joseph wybrał trzy dziewczyny, które najbardziej... Ty, ale powiedz mi... Aloy. Padły mu do gustu i które wezmą udział w trzecim etapie. Witam was, drogie panie. Znaleźliśmy się w punkcie, gdzie będą eliminacje do trzeciego etapu, a mianowicie wybiorę trzy... dziewczyny z was. Jakie piknie. Dobra, na pewno to on, bo się na nią tak nagrzał i że ja pieprzę. Ile w ogóle on ma lat? Tak szczerze mi powiedz. Napalił się na tą, to ją weźmie. Tam co tańczyła, tylko nie pamiętam, która to była. Wszystkie wyglądają podobnie. Ty, nie ma jej tu? Czy jest ślepy? Jestem. Nie wiem, gdzie ona jest. Ale tą weźmie. A ten Ciuszka? Ano? A która jest to, co tańczyła? Ty, serio, nie pamiętam, jak ona wyglądała. Jak to możliwe? Nie pamiętam. Nie wiem, gdzie ona jest. Myślę, że nie ma co przedłużać. To poprosiłbym... To nie ona. Pierwszą... Aha, tę od razu kikuje. To... No, wstawiamy. No wiadomo, blondynka, harcerka ta, co go uczyła, taka i z tą wodą się oblewała i Ukrainka. A nie ta od Adult Contentu? Tutaj koleżankę też poprosimy. On je kikuje? Tutaj koleżankę w skórze też poprosimy. Nie, to z tych trzech to środkowa przejdzie. Jestem ciekaw. Ciekawość pierwszy stopień do piekła, kurwa. Vibe nasz to chyba od samego początku raczej się chyba nie kleił. Tak uważacie? Nie, uważam, że to słowo się poznaliśmy. Ty, ona uważam, nie przejdzie. Koleżanka odpada. Dzięki.
najlepszego, to możecie wrócić do reszty dziewczyn. Trzymaj je w niepewności po prostu, no spokojnie. A ja bym poprosił... O co tu chodzi? ...koleżankę. O patrz, ty widzisz, już do domu się śpieszysz? To dawaj, jak już... Dobra, tą kiknie, tam też kiknie. I koleżankę. Chyba tu wszystko. No, a ile on może przepuścić? Nasze wajby się różnią. Chyba raczej nie jestem dobrym kandydatem dla żadnej z was. Także a trzy, to te kiknie wszystkie. Bardzo ładnie, kulturalnie. No, kulturka. To dziękuję wam wszystkim. No myślałem, że więcej, bo ostatnio oszukał tym Jokerem. Bardzo miło było. Zacytuję Józefa Bratanek, patrzę tak na ciebie, większy jaja ma chihuahua. Ty, ale szczerze, on chyba weźmie te, po pierwsze, na który się najbardziej napalił, że ja pieprzę, to widać. A po drugie, te, które chyba najwięcej, jak to powiedzieć, na najwięcej pozwoliły. W skrócie, rozumiesz? Nie? I tyle. Kurde, to jest słaby moment, nie lubię tego, ale czarni nie płaczą. Żeby ominąć standardy, to może zrobimy tak, że zamiast wybierać kolejne trzy osoby... O Boże. Odpowiedziałbym na to, co powiedział on, ale... W których odpadną, zacznę wybierać... Powstrzymam się, bo te, które pan na włosku wisi. Miniówka czarna, miniówka biała i Ukrainka. To co, dziewczyna? Kurwa, dla mnie to też jest stresujące w sumie. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Dwie po lewej i tancerka. Na pewno dobrze mi się rozmawiało. Dwie po lewej i tancerka. No, dwie po lewej i tancerka, no. Z koleżanką na biało. Jak dwie? Możesz czuć się bezpieczna. Na bangie, że ona wiedziała od razu. Tato, nic. A nie, ona coś zrobiła, tylko że nie mogliśmy zobaczyć, bo jej jest prywatne. Przecież. Co takie zmarnowane? No powiedzcie coś. To jest... Dobra, czekaj. Bezpieczna. Takik. Takik. Na bangie, że ona wiedziała od razu przecież. Co takie zmarnowane? Takik. Takik. Ta, nie pamiętam jej nawet? No właśnie, no powiedzcie coś, to jest jeszcze gra. Ty, no przejdzie jeszcze dwie, tak? No to ta przejdzie. I ta? To jest ta, co tańczyła z nim? Bo nie pamiętam. Ja już niby podjąłem decyzję, choć tak, tak naprawdę teraz cały czas jeszcze walczę. No to te dwie przejdzie. O, ale tamta, że powiedziała, że długo trwa, mogła przez to przegrać. Ale nie, no była taka fajna. Okej, okay, no to poproszę koleżankę jeszcze tutaj, jako osobę, która jest też na mojej liście, także mogę też cię zaprosić na... Ty, co? To nie przejdzie gwiazda, no i dobrze. Następny etap. Jak nie przejdzie gwiazda, to zaplusuje u mnie złomek, naprawdę. Ale oby nie przeszło, mam nadzieję, że ją kiknie z bomby. Ostatnia. Myślę. Żeby było tak fair. Nie mogę tego powiedzieć? Mogę, ja mówię tak. Nie? Możemy zagrać. Gwiazda porno. Porno przejdzie? Gra, nie. Przechodzi. Kamień papierniczy? Też zawsze to używam, jak kogoś trzeba pogonić do sklepu. Nie, no jak ona przejdzie, to kogoś pobije. To 6 osób będzie tak. Co się dzieje, ty? Coraz kwini! I te rączki jak zaciera jeszcze, ale odjebałem. O tak, wygrane odpadają. Ja szczerze mówiąc, ja ci chcę odstąpić moje miejsce, bo przepraszam, nie urzekła nas, mnie nasza randka. Widziałam Alberto, powiem ci, że no moim zdaniem jest dużo przystojniejszy, bo widziałam go na żywo. Króciutko. No dobrze, możesz mieć takie zdanie, ja i tak cię nie widziałem w finale, więc możesz już opuścić grono. Wgrubił się trochę. No i dobrze, Sigma według mnie. Dobrze, że go opluła jeszcze przed odejściem. Józefa podsumuje jako stuleja. Chciałem to powiedzieć, ale serio, boję się o swoje życie, jak to komentuję. No nieważne, powiedziała za mnie, ja się tylko podpisuję. Tak jak uciekła. Czyli ta przejdzie? Tam typu uciekają po prostu? Przecież ona prze... Ona i tak by nie... Jest! Jest! O Boże!
miejsce. Dobra, zgłoś się ktoś do mnie na IG, muszę kogoś pobić. Bo przeszła, powiedziałem, że kogoś pobiję. Oczywiście w GTA. Tylko zaznaczam, nie możesz mi oddać. No to co, gratuluję ci. Widzimy się w następnym etapie. Najsprawiedliwiej. Na starcie chciałem wam pogratulować. Nie wiem. Musicie sobie wylosować trzy karty do każdej. Chciałem coś, nie wiem, tu ciężko coś powiedzieć, rozumiesz? Ciężko coś sobie powiedzieć. Mam ochotę zapieprzyć 50 monitor. Bardziej niż coś powiedzieć. Osobno podejdę i każdej dam wybór. Zacznę od koleżanki tutaj. Tanie kino. Ona będzie mocna w tanim kino. Tanie kino to jest to, co oglądamy. Miłosne face to face. Miłosne face to face, no i... A to ona jest z Ukrainy, ta trzecia? Bo oni coś gadali. Sesja w basenie. A macie strój kąpielowy, dziewczyny? Nie. Nie mam. No nie właśnie, ja nie dostałam wiadomość, że muszę sobą zabrać strój kąpielowy. No jesteś w stanie sobie poradzić jakoś bez tego stroju kąpielowego? No nie, bo jestem bez tej. Na nago. Możesz zamienić się z którąś z dziewczyn. Dobra, a jaka była pierwsza, bo już nie powiem. Tanie kino. Ja mam miłość na face to face. No to jasne, że miłość face to face. No i nie wiem, Saftor, nie wiem. Wszyscy faceci przed telewizorami no. Zadowoleni. Chciałem zacząć na wstępie, że... Ja nie jestem zadowolony. Mam ochotę uderzyć kogoś. Przysięgam ci, no nie mogę tego oglądać. Nie mogę. Szkoda. Bo problem jest taki, powiem to, najwyżej jutro nie będę żył. Wojtek Gola jest, gada takie teksty, ale widać, że on to dla jaj robi. A on gada takie teksty na poważnie. On jest pieprzonym stulejem, no naprawdę. No wiem, że jutro będę martwy, mam to w dupie. On jest stulejarzem, a Wojtek Gola chociaż to dla jaj robi. Jakoś się to da wytłumaczyć. Że nie masz stroju kąpielowego? Pieprze to. To mi bardzo szkoda. No, patrzmy sobie w oczy, nie? No ja patrzę, nie wiem, to ty nie patrzysz. No właśnie, no właśnie. Jutro umrę. I co z tego, że umrę? Trudno. Józefie, będzie to... O nie, Gola nowe, sesja. Nowe windy od Wojtka, zara. Masz tutaj swoją piękną, złotowłosą kandydatkę. Jak widzisz, wdzięki są rewelacyjne. In nomine terminentin dori dudiden. Dzisiaj chciałbym was tutaj powitać, ponieważ zebraliśmy się, żebyście mogli, no wiadomo, przypieczętować sobie małżeństwo. Jak się nazywasz, droga damo? Mia. I oczywiście Joseph. Bardzo was prosił, żebyście podeszli bliżej siebie, ponieważ musimy jakby, no wiadomo, dokończyć tutaj ten prawny obowiązek. Josephie. Mam nadzieję, że woda ciepła. Jakbyś mógł objąć flaminga. Okej, okay, nie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Dzięki Adwet za 5 lat. To wygląda dobrze, to będą dobre zdjęcia. Nikt nie powie, że jestem chujowym fotografem. O kurwa, ale jest dobrze, ale wam powiem, że to dobrze wygląda. Josephie, czy kiedykolwiek zdradzałeś mi je? Mam być szczery? Jak najbardziej. Parę razy, ale ona o tym wie. Tak, zgadzałam się na to. Czy macie otwarty związek jak Shea i Gimper? Nie, nie, nie. Jest u nas ustalenie takie, że mogę to zdradzać ją, ale tylko w jej obecności. Ja lubię sobie popatrzeć, jak on się zabawia. Ona jest damskim kukoldem. Oficjalnie. Już wiesz, co to jest kukol. Tu masz definicję. Już nie będziesz tak pisał na Gimpera? On nie lubi patrzeć. W sensie, nieważne. Z innymi kobietami. No dobrze, a czy ty mi zabawiałaś się z innymi mężczyznami? Nie, nie zabawiałam się. Ty nie masz tego. Kłamstwo! Jakie kłamstwo? Przecież mówię prawdę. Wczoraj byłaś karana. Kurwa, z nim? Z takim kasztanem? Kasztaneusie! Przyszedłeś tutaj już szósty raz, kurwa, do mnie z takim frajdkiem. Ej, frajdek! No i mam chęci na młodszego. Ale ty masz 16 lat. Młodszego czy mniejszego? Kasztaneusie! Młodszego! Mamo! Namiętnie, dobrze, więcej seksu. O kurwa, blisko. Kurwa, tam się dzieje. Nie wiem, czy widzicie. Naprawdę pojem profesjonalizm. Co za gówno oglądam?
top model. Jest gorąco. Zostań stuleją. Założyłam, że już takie różne erotyczne tematy, tam seks i tak dalej. To możliwe, że w Warszawie są takie imprezy w stylu BDSM. Będziemy w jakichś takich kurwistych strojach, nie? I będziemy sobie imprezować. Tak? Ale do białego rana? A no możemy i dwa dni. Czemu nie? To mi się podoba. Ale teraz zwyrol mowy. Chciałam być wobec niego szczera, ale... To ja też muszę się do czegoś już przyznać tobie. Mhm. Wiesz, dlaczego nie odzywa się do ciebie twoja mama? Już wiem. Już było je bandu. Oj. Z milfem. Szacunek! Kolejne zdjęcie. Nie wolno. Uzyskać. Scena z Dirty Dancing. Jakbym mógł prosić produkcję, żebyście... Jaka scena z Dirty Dancing? Wyjebali stąd! Dlaczego to ty powinnaś być tą osobą? Uważam, że jestem bardzo ciekawa, bardzo mądra. Tak, o, piękne to. A, no i w sumie możemy po prostu dobrze spędzać razem czas. Myślę, że wystarczająco. To jeszcze tylko buziaka i kończymy naszą randkę. Ale chcę tą. Czekajcie, jest blisko! W basenie na szczęście są, bo bym dostał bana, ale Twitch, wiadomo. Ta lampa tolerancja. Mi przeszkadza, ale obudźcie się może, obudźcie się może. Pan Joseph, to jest, Joseph się tam bawi w chuj. Ja was cofnij gdzieś troszkę. No kurde, no, teraz właśnie robię, robię kurde motorówkę na cyckę. Yes. Kurde. Izak. Wypnij się. Izak uwięziony w małżeństwie. Wyżywa się teraz. Mamy to! Czy chcesz, żeby to była twoja luba? Niechętnie, ale... A ty, ty też, nie? No od niechcenia muszę się zgodzić. No dobra. I teraz, moi co drodzy, oni mieli bo... A, tanie kino. Teraz to rozumiem, o co tu chodzi. Z fetyszami ostrymi, pojebanymi ogólnie, w chuj. Zapraszam. Tak. O, było! Co i powiedziała? Spierdalam już, chłopaki i dziewczyny. Spierdalaj. Nie mój. Witam was z powrotem. Muszę wam się przyznać do czegoś, że już miałem jakieś założenie, nawet już kto wygra to, ale w ostatniej chwili mi się wszystko... Ty, bo teraz muszą wybrać randkę z Josephem albo pieniądze, tak? Wydaje mi się, że środkowa wzięłaby randkę, mogłaby z tego content mieć na wiadomo jaką platformę. A on pewnie by chętnie zagrał. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to. A tamte dwie to chyba siano wezmą. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. To ona musi, on musi jednak wziąć Karol gwiazdę. Dał na golibordę 5 zł. Dzięki. Pan Ząbek się wkurwia, bo ostro się napalił i nie wyszło, ale to jest Ząbek. Taki spermiarz i kastrat, że się idealnie nadaje na włefistę dla dziewczyn w liceum. Co ty mówisz? Ty, żebym żył? Chcesz... Ty, widziałeś to? Na OBS-ie przed chwilą. Taki error. Widziałeś to? Czy tylko u mnie? Tak. No właśnie. Coś się pieprzy z OBS-em. No nic, najwyżej jak wypali streama, to wracam za rok. W sensie dziwi mnie to, że te skrajności w tym Josephie mnie dziwią, że jednocześnie się wstydził powiedzieć, że mu pała stoi do dziewczyny, jak mu Wajtek kazał, ale z drugiej strony on mówi tak, to dawaj teraz do kibla, idziemy się walić i normalnie idą z kamerami i nic. Nie wiem, to jest dziwne, co? Jakoś... I on chyba by to serio zrobił, tak przynajmniej mi się wydaje, że on nie robił tego dla żartów. Albo robi to, jest takim świetnym aktorem, a ja jestem w dupę głąbem. Przewróciło i najpierw może zaczniemy od osoby, która pierwsza opuści tą trójkę i potem przejdziemy. Nie robi Oskar. Setna. Czyli jeżeli mógłbym poprosić króliczka o wysąd do przodu. Kikuje ją? Chciałem ci podziękować za udział. Nie powiedziałbym, że będziesz w finale, tak po pierwszym tym, jak, ale no jednak to się znalazło. Dziękuję ci jeszcze raz. Nie lubię zaskakiwać. Jeszcze ci wszystkego dobrego. Dziękuję. Ale ona by szkoda, bo w nie wybrała pieniędzy. Pasowali. Ja mam odstające uszy, ty masz odstające zęby. No kurwa! Czekała z tym. Tak, się uzupełniać. Ale dziękuję ci. Nice. Nice, nice. Poznaliśmy już jedną uczestniczkę. Teraz się będzie bał je wyrzucać. Miała w jednym rację, tylko że zęby można zrobić, a
przeszłości nie wymarzesz. Joseph, ty tego filmu też niestety nie wymarzysz. Żartuję, chcę żyć. Ale riposta dobra. I to była dla mnie taka zagwozdka, bo już miałem swojego faworyta, faworytkę i wszystko się zmieniło. On tam lewą chciał, żeby chyba wygrała. A jednak chyba wygra prawa, tak mi się wydaje, jeżeli wszystko mu się pozmieniało. Więc Ukrainka chciałbym chyba wygra. Chciałbym prosić ciebie, żebyś do przodu wystąpiła. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze mi się vibe na ostatnią chwilę z tobą ułożył. Czekaj, co? I kurde, no gdzieś tam mój top myślenia na temat twojej osoby się zmienił 360 stopni. Okej. O 360 się zmienił, czyli zmienił mocno. Ile musi się zmienić, żeby się nic nie zmieniło, widzowie? Tyle. To właśnie ty będziesz odpowiednią osobą. Co? To ona... A tobie no chciałem podziękować. Było mi bardzo miło, jesteś bardzo ładną dziewczyną i podejrzewam, że to nie jest nic strasznego dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Dobra, czyli wygrała blondynka. No dobra, idziemy chłopaki. Idziemy. Oglądają Kubartę już tego. Teraz okaże się moment prawdy. Dobra, weźmie się, no. Wydaje mi się, że nie opłaca się jej wziąć siana. Nie weźmie. Ty, Josefie, bo ma wybrałeś, gym. Ale teraz to twoja wybranka będzie wybierała, czy zawartość skrzynki, nie wiemy co tam jest, czy dłuższa randka z Josefem Bratanem. Jak nie wiadomo. Mówiłem, że go weźmie, mówiłem. Ale wiesz, jej się nie... Jej się to opłacało. Chciałbym pogratulować, bo jesteś pierwszym uczestnikiem. Tak, gratulacje. Który, stary. Szacun, który nie został wymieniony na pieniądze. Ale czy chciałabyś się dowiedzieć w ogóle, co było w tej skrzynce? Niekoniecznie. Ogórek, jak w awanturze. Fajne. Jeżeli jesteście ciekawi, co znajdowało się w skrzynce, wpadajcie na naszego Instagrama. I tak, moi drodzy, zakończył się kolejny program... Go. Zapraszamy również na ambasadę, gdzie właśnie pojawił się nowy odcinek. Dobrze się to ogląda, mimo że dużo było pieprzonego gówna. To fajne, miał rację widz. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę